Drugiej, dobry wieczór, Tomasz Koszerek, witam bardzo serdecznie w Zostaw Wiadomość. Dzisiaj porozmawiamy o książce, ale mam nadzieję, że porozmawiamy przy okazji o Polsce, o ludziach, o matkach, o kobietach. Porozmawiamy o Żydach? A już tu mam wrażenie, że już teraz nie jeden słuchacz zastrzygł uchem, co też o tych Żydach będziemy mówili. A będziemy rozmawiali z naszym gościem, z panią Sylwią Hutnik, kulturoznawczynią, absolwentką Gender Studies na Uniwersytecie Warszawskim, prezeską Fundacji Mama, laureatką paszportu polityki w 2008 roku, nominowaną do nagrody Mylnika w 2009. No, zabrzmiało tak już szacownie, ja w ogóle zacząłem od tego, że pani, ale to po prostu Sylwia Hutnik. Dobry wieczór. Dobry wieczór. Słuchaj, napisałaś książkę, w której ja się niesamowicie przejrzałem, bo przejrzałem się w wielu takich wkurzeniach i zaperzeniach na to, co też po części we mnie czasami się odzywa, bo syn tej ziemi jestem w końcu. Natomiast napisałaś książkę, co do której zastanawiałem się, czy ta dzidzia twoja, najnowsza książka, którą teraz promujesz, czy to jest też książka napisana rzeczywiście z jakiegoś twojego wkurzenia i takiej złości na to, co obserwujesz dookoła? Zdecydowanie tak. Ludziom zazwyczaj wydaje się, że literaci, poeci piszą z natchnienia, a ja myślę, że piszę rzeczywiście z wkurzenia, ale piszę nie skandalizując, mam nadzieję, tylko raczej wkurzając się, ale idąc do jakiegoś celu. A tym celem jest przede wszystkim to, że chcę powiedzieć, co mi się nie podoba. Chcę to zwerbalizować, a raczej opisać. I cała książka Dzidzia składa się właśnie z takiego wrzasku. Potem się będę czepiał i mówił, że to może jest fajnie pisarzowi, który sobie napisze, co go wkurza i tak napiętnuje, ale pytanie, co z tym zrobić? Może to jest następny krok, tak, który trzeba zrobić? Nie wiem, tak mi się pomyślało, że to dosyć łatwe. No, można się powkurzać i napisać i stworzyć dobrą książkę, natomiast na pytanie, co dalej? No, instrukcji obsługi do odczytywania tej książki raczej nie zamieściłam i chyba to dobrze. Też chciałabym zostawić czytelnikom i czytelniczkom możliwość zrobienia z tym wkurzeniem, co im się żywnie podoba. Część z tych osób na pewno się oburzy i powie, że jak to tak, po co i na co. Część zacznie myśleć, mam nadzieję, że to będzie znaczna część, ale też dużo osób, a już mam takie sygnały, popiera moje wkurzenie. To znaczy ja zwerbalizowałam to wkurzenie, które gdzieś tam wewnątrz ich brzucha i trzewi od dłuższego czasu rosło i się wręcz wylewało. I myślę, że chyba tak powinno być. Czyli można się pod twoim wkurzeniem po prostu połączyć. Myślę, że w ogóle twórcy, twórczynie... Na Facebooku. Tak, na przykład na Facebooku. Ale nie, wolałabym, żeby to nie było tylko wkurzanie się wirtualne, bo zbyt dużo jest tego na forach internetowych i w komentarzach różnego rodzaju. Ja myślę, że twórca i twórczyni muszą być takimi po prostu DJ-ami, DJ-kami. To znaczy wiedzieć, jaką muzykę puszczać, i albo po prostu bawisz się na dance floorze i tańczysz ze mną, albo zmieniasz klub. Czyli w tym wypadku zmieniasz pisarza, pisarkę. Ja nie mogę robić ukłonów non-stop. Działam społecznie i bardzo tutaj mam dużo plusików u Bozi i naprawdę staram się pomóc ludziom, ale w pisaniu chcę, żeby mnie słuchali. A historia z dzieci to historia trzech pokoleń. Najpierw jest Stefania Mutter. Stefania Mutter, która w czasie wojny pomaga, przygarnia dwie uciekinierki z Warszawy, dwie Polki, które mieszkały na Mokotowie. No, przygarnia je, ale w pewnym momencie pokusa bierze górę i okazuje się, że ten płaszczyk z kołnierzem obszytym lisem, no to on jest bardziej cenny niż to, żeby tym ludziom pomóc. W związku z tym płaszczyk zostaje dwóm paniom z Warszawy, matce i córce, odebrany. A potem bardzo dramatycznie kończy się ta historia, ponieważ no, jak się ma wobec kogoś takie poczucie winy, no, to też trzeba go jakoś ze swojego świata uprzątnąć i rzeczywiście przy pomocy sąsiada Stefania Mutter dwie panie ze swojego świata uprząta na tamten świat. Stefania Mutter rodzi Danutę i to jest jej córka, która będzie matką w tej opowieści, bo Stefania to w końcu, ja sobie zapisałem nazwiska, tak widzę, że podglądasz, co tutaj jest, ale tak, to oczywiście, tylko... jestem bardzo ciekawa notatek na mojej książce. Danuta to jest matka, która będzie się pojawiać w różnych sytuacjach, no i jest w końcu Karolinka, czyli Dzidzia Kadłub,
tak dosyć boleśnie to nazywasz. Na pewno igram bardzo, myślę, niebezpiecznie z tym, co mówimy na co dzień, z tym, jakie mamy stereotypy w głowie, jeśli chodzi o osoby niepełnosprawne. Posuwam się do granic już możliwości groteski i ironii po to, aby pokazać pewnego rodzaju zakłamanie między tym, jak odbieramy osoby niepełnosprawne, szczególnie dzieci, które nas wzruszają, możemy zaraz 1% im oddać, są różnego rodzaju kampanie. Z drugiej strony nazbyt często odwracamy głowę, a jeżeli nawet odwracamy, to za chwilę zerkamy z zaciekawieniem, aby powiedzieć, o Jezus, ta debilka znowu się ośliniła. Jak tak można mieć takie dzieci niepełnosprawne? Po co one są tak naprawdę nam tu zdrowemu społeczeństwu tylko wrzodem? I to, co poruszam, dla wielu osób stanowi pewnego rodzaju tabu, ale mam wrażenie, że osoby niepełnosprawne w Polsce to naprawdę grupa najbardziej chyba marginalizowana. Dzidzia jest karą, jest odczytywana jako kara za to, co babka zrobiła w czasie II wojny. Natomiast ta historia jest historią bardzo wielu skrzywdzonych kobiet. Takich kobiet, które jakąś krzywdę albo widziały, albo przeżyły, natomiast niosą ją w sobie. I to jest też książka o tym, że nie ma przestrzeni, nie ma pozwolenia i nie ma nawet czasami pomysłu na to, żeby o tej krzywdzie kobiet też opowiedzieć, bo krzywda narodowa jest krzywdą męską, bojowniczą, bohaterską i taką krzywdą, która jest wyjściowa, taka pomnikowa. Mhm. Można się nią pochwalić. To cię wkurza. To mnie wkurza o tyle, że właściwie cała ta historia, o której teraz powiedziałeś, można ją jakby rozpatrywać dwupoziomowo. Pierwszy poziom, taki wyższy, to właśnie ten historyczny, o którym zaraz powiem, dotyczący w ogóle budowania tożsamości narodowej nad jakąś tam martyrologią, nad konfliktami zbrojnymi, powstaniami, wojną i tak dalej. Natomiast drugi poziom to takich codziennych, indywidualnych historii kobiet, o których możemy poczytać, bo jeżeli wzięlibyśmy teraz do ręki takie pismo tak zwane z niskiej półki, typu Tina, emocje i wzruszenia i tak dalej, ale choćby bulwarówy, tam mamy tysiące opowieści o znękanych ludziach, głównie kobietach. I my sobie o nich możemy poczytać. Rzeczywiście to są takie reportaże grozy. Tam jest zdjęcie najczęściej jakiejś zapłakanej osoby, w lepiance mieszka. Ja też z tym stereotypem jakoś gdzieś tam się bawię w książce. Natomiast nie wystarczy, że my poznamy tę historię. My musimy zacząć coś z tym robić. Po prostu. Natomiast jeśli chodzi o ten taki ogólny poziom historii, to zdecydowanie wolałam zająć się życiem codziennym powstania, życiem codziennym, w ogóle takim jakby od zaplecza, od kuchni, niż tym, co możemy obserwować noszone na sztandarach. Do tego jest jeszcze jeden konflikt pomiędzy podwarszawskimi gołąbkami. Dzisiaj to już jest kawałek dzielnicy Warszawy, chociaż administracyjnie, tak, administracyjnie. Każdy, kto wyjeżdżał z Warszawy na zachód, to musiał się na przykład do Poznania, to musiał się przez te gołąbki przebić, bo to takie miejsce, do którego tak. Sylwia Hutnik kiedyś zbłądziła i rozumiem, że natchnęło cię oczekiwanie na peronie. Miałam godzinę na właśnie emocje, wzruszenia i natchnienia i bardzo miła i sympatyczna nazwa, gołąbki, taka nawet smaczna, ale okazało się, że tam za bardzo nie ma nic. To znaczy przynajmniej w obrębie przystanku. Peruna, które tam jest, nie ma tam zupełnie nic, jakaś buda była rozwalająca się. Teraz widziałam, że Unia Europejska stara się bardzo i dała pieniądze, aby tutaj właśnie zrewitalizować to miejsce. Na pewno tam będzie Centrum Kultury za chwilkę oraz tysiące innych wspaniałych rzeczy. Póki co jest tam rozkopane, byłam tam 2 tygodnie temu i niewiele się to wszystko zmieniło. Gołąbki są jakby takim, nazywam to przedpokojem Warszawy, to znaczy interesowało mnie to napięcie między wielką metropolią, że wszyscy się spieszą, mamy kubki z kawą na wynos oraz wielkie firmy. Starbucksa nawet już ma. Tak jest, właśnie, nie chciałam kryptoreklamy, gdyż wolałabym, żeby to było takie alterglobalistyczne. No ale tak, mamy po prostu wiele sieciówek, jesteśmy świetni i tacy warszawscy i wspaniali, podczas gdy są takie tereny, które nie są wsią,
ale nie są na pewno jeszcze miastem. Taki właśnie przedpokój, takie coś pomiędzy, kiedy jadąc na przykład z tego zachodu, o którym mówiłeś, widzimy, że już coś się zaczyna dziać, na horyzoncie majaczą wysokie budynki i pałac kultury, ale jak się rozejrzymy wokoło, to właściwie jakiś stary billboard sprzed 3 lat z dziurą, działka na sprzedaż i taki... GS, tak, w porywie. I interesowało mnie to przedmieście PKS-ów, PKP podmiejskich, a nie centrum handlowego. Sylwia, wiesz, podziwiam cię. Obecnie czytam Atlas, a jeśli chodzi o twoje poglądy, to naprawdę szacunek. Tak trzymaj, napisała Kaśka. A Witold napisał, wreszcie żeński buntownik, można podyskutować. Może buntowniczka? Jeśli bym mogła prosić, to oczywiście buntowniczka. Spotkanie z Sylwią Hutnik do północy dzisiaj na naszej antenie. 2100 to jest nasz numer SMS-owy, który mam nadzieję doskonale znacie. Zostaw @polskieradio.pl to adres mailowy, a 22 645 2100 to telefon do naszego studia. Zapraszamy wszystkich, którzy twórczość Sylwii Hutnik już znają i tych, którzy chcieliby być może podyskutować z jakimiś poglądami. Spotkanie z Sylwią Hutnik. Jeżeli pozwolisz, to przeczytam fragment z twojej książki. Bardzo proszę, zamieniam się w słuch. Nie wiem, co ty na tę interpretację, ale spróbujmy. Przygaśmy światło, świeczka. Proszę, prosimy. Nastrój, świeczka zapachowa. No, będzie bardzo nastrojowo. Jestem teraz jak mistrzyni ceremonii, która wyciąga do was ręce i kręci nimi do woli, we wszystkie strony. A wy macie się kręcić razem z nimi, już nigdy odwrotnie. Tworzę wiry, które mają was wchłonąć, tak jak i mnie wchłonęła cała przeszłość tego kraju. Z jego wojnami, powstaniami, wypędzeniami i powrotami. Z nowym systemem i ciągle tym samym. Gdzie nie ma miejsca dla starych kobiet i młodych dzieci. Gdzie nie ma miejsca na zapomnienie. Jest tylko ciągłe grzebanie palcem w przebitym włócznią boku. Są tylko zmieniające się wspomnienia i wieczne poczucie krzywdy. Że oni nam zrobili, że my zrobiliśmy innym. Że człowiek człowiekowi, ale historia nam wszystkim. Śpiewam dziś pieśń oburzenia, pieśń tworzenia nowej mnie. Siła i dzielność pozwalają mi krzyczeć, stać tu prosto z rozwianymi włosami i umorusanym płaszczem wyszargniętym spod tyłka Polski. Ja tu jestem, widzicie? Mam na sobie zielony kawałek wspaniałych czasów sprzed wojny, sprzed tej wielkiej, ach, okrutnej traumy naszych pokoleń. Mam na sobie ludzi, co płaczą na widok ulicy Marszałkowskiej i biadolą, co oni zrobili z tym miastem, co oni zrobili. Mam na sobie kawałek oprzyty futerkiem z lisa, przebiegłego zwierzaka, który prędzej przygryzie sobie tętnicę, niż da się złapać. Córka moja chowa w ułomnym ciele dusze zmarłych i pochowanych w naszym mieście. Jak długo ma ich nosić, kolebać do snu? Jak długo? Oni są dla niej ciężarem. Biedna, dzielna, nic nie mówi, nie skarży się na swój los, tylko oczkami przewraca i bawi się tym swoim kalejdoskopowym spojrzeniem. Ale czas już wreszcie zdjąć z niej brzemię. Takiego właśnie chciałabym użyczyć słowa. Brzemię trupów. To jest w ogóle jakieś kobiece brzemię? To jest w ogóle wielka improwizacja. Adam Mickiewicz, romantyzm, lubimy to bardzo. W szkole się uczyliśmy, a jak się nie uczyliśmy, to znamy z opracowań. Polacy bardzo by chcieli być cały czas romantyczni, mieć nowego Mickiewicza, więc ja się tym Mickiewiczem stałam, Mickiewiczową raczej. To wszystko jest niemalże spisane słowo do słowa z wielkiej improwizacji, ale chciałam zobaczyć, co się stanie, kiedy to będzie mówiła wkurzona kobieta pod sądem, który jest zamknięty, bo przyjechała w niedzielę, bo jest jełopą ze wsi i nie wiedziała, że jest nieczynne i że nie można. Domaga się sprawiedliwości dla swojego życia i sprawiedliwości dla całego kraju, ale oczywiście jest to no jakby zupełnie pozbawione sensu. To jest tak zwany polski pieniacz, których mamy tak wiele w narodzie. Osoba, która ma wytoczone kilka procesów, sama wytoczyła z 10, porusza się po mieście z teczką wypchaną różnymi jakimiś dokumentami sądu i tam wszystkim naokoło pokazuje. I to jest właśnie taka kobieta, która stoi przed sądem i jej się wydaje, że zaraz w tym sądzie będzie sprawiedliwość, jej córka wyzdrowieje, ona dostaje odszkodowanie, że wszystko będzie dobrze i przede wszystkim historia zostanie odwołana i to brzemię ciążące na jej rodzinie zostanie po prostu skasowane. Czyli takie nic się nie stało, Polacy, nic się nie stało. Taki polski hymn. Jeździ po tych sądach kobieta. Mąż jej umarł, ale nawet jakby nie umarł, to niespecjalnie by się czymkolwiek zajmował. No, to się zajmował się telewizją.
No tak. A mamy tu już tyle kanałów, także to jest ciężka praca, tak sądzę. To dosyć dużo czasu zabiera, żeby przelecieć przez wszystkie. I palec boli. No i jak ci się to napisało, jak kobiecie? Poczułaś jakąś ulgę? Po tej książce? Nie, nie. W czasie też, tym bardziej. Co nie znaczy, że się potwornie męczyłam. To raczej chodzi o to, że te wszystkie kluchy, które znajdują się w fabule, ale też w dobieraniu słów, to jest bardzo właściwie krótka książka, ale tak gęsta, że człowiek, mam wrażenie, że po przeczytaniu może poczuć się jakby uprawiał jogging bardzo długo i był cały po prostu zmęczony i spocony. To była raczej ulga, że ja dałam sobie taką możliwość, nie wiem, wolność, po prostu pozwoliłam sobie na to, aby to napisać. A to nie jest proste. Nie tylko. A dlaczego to nie jest proste? Po pierwsze, miałam nad sobą wielką twarz z neonem pod tytułem druga książka, drugie dzieło, za debiut dostałaś paszport, pokaż dziewczyno, co teraz, na co cię stać, jak nas zadziwisz tutaj. Aż tu nagle wyszło takie coś. I musiałam też sama w sobie przede wszystkim taką autocenzurę zwalczyć miłej i sympatycznej dziewczyny, która teraz o to państwa zabawi. No i otóż wyszło inaczej. Dzidzia się ślini i buntuje swoją postawą. Fajna postać literacka. Ja myślę, że bohater jest zbiorowy. Kobieta polska jest zbiorowa. Taka kobieta, która trochę utknęła na poczcie. W zależności od wieku to ta kobieta pewnie różne rzeczy robi, ale mam wrażenie, że jest jakaś sztafeta pokoleń. Wszystkie twoje bohaterki przechodzą przez jakiś dosyć podobną ścieżkę zdrowia i są wychowywane w tym, żeby różnych rzeczy nie mówić, żeby różnych rzeczy nie pokazywać, żeby różne rzeczy tak sobie wlać do środka. I one są czasami, twoje bohaterki, mam wrażenie, takie trochę ogłupiałe, trochę omamione, trochę takie oderwane od rzeczywistości tym wszystkim, na co im nie pozwolono. Nie pozwolono im przeżyć różnych emocji, w związku z tym one takie są oderwane, tak? I opowiada się, jak to babusia jest fajna i babusia tam w powstaniu walczyła. Myślę, że te wszystkie bohaterki są w jakimś takim... Sylwia Plath napisała o szklanym kloszu. One cały czas gdzieś tam się dobijają. My teraz już nie pamiętamy o szklanych kloszach. Mówimy o szklanym suficie w kontekście korporacji i też dyskryminacji kobiet, ale zupełnie innej, tak raczej neoliberalnie rozumianej. A ja pokazuję kobiety, które się szamoczą gdzieś tam wewnątrz i one nie są bezwolne, próbują coś zrobić, ale to zupełnie się nie udaje, być może dlatego, że nie wiedzą, jak to szkło zbić, szukają po omacku i raczej no nie zawsze im się to udaje, mówiąc szczerze. Oczywiście dobrze byłoby, gdybym teraz umiała stworzyć pozytywną bohaterkę, taką Elizabeth albo Pippi Langstrumpf, ale myślę, że do tego chyba jeszcze nie dojrzałam. Mam wrażenie, że zbyt dużo kobiet, które spotykam przy okazji działalności społecznej, żyje w takich szklanych kloszach, jak takie ćmy, co żeśmy złapali w szklankę i po prostu widzimy, jak one tam się szamoczą tymi skrzydełkami, ale w ogóle nikt tej szklanki do góry im nie weźmie, nie pomoże. To jest przygnębiające, ale niestety te bohaterki takie właśnie wychodzą. A one nie stłuką tego szkła same? No, może przy 15 książce mojej może im się uda. Ale to co, strach przed lataniem im towarzyszy? No, o co chodzi? Tak, przy czym strach przed lataniem, pamiętam, że książka Eriki Young zaczynała się czymś takim, właśnie opowieścią o tym, że ona naprawdę boi się latać samolotem, ale z drugiej strony siedząc w tym samolocie, ona cały czas kieruje razem z pilotami i wie, że przez cały czas, kiedy samolot znajduje się w powietrzu, ona go podtrzymuje swoimi myślami, to znaczy to by wskazywało na to, że bohaterka jednak czuje w sobie taką siłę, że od niej zależy nie tylko jej życie, ale też życie, nie wiem, współpasażerów w tym wypadku. Mhm. Czyli ten strach przed lataniem jest taki trochę pozorny. Nam się wydaje, że się boimy, ale gdzieś tam w sobie mamy tą wewnętrzną siłę. Czyli tak chciałam pozytywnie jakoś powiedzieć. Okej. A co trzeba zrobić, żeby nie być taką polską męczennicą, matką Polką z światami, taką, co to nawet żona zakopała męża przy grządkach z marchewką i przy owej jabłonce. Niech sobie biedak poskubie od wewnątrz ostatnio apetytu nie miał, bo i z ubezpieczenia leczenia nie było.
Ona tam wszystko, no, ciągnie tę całą rodzinę, kobieta twoja, niezależnie od tego, w jakiej rodzinie ona funkcjonuje i gdzie jest, to ona tak ciągnie. I ciągnęła też w kieszonkowym atlasie kobiet i nawet ciągnęła, jak jej już nie miała, bo ją straciła, to jednak ciągnęła tę historię. Oczywiście nie podam teraz Państwu wieczorową porą idealnej recepty na udane, satysfakcjonujące życie kobiet, także sorry. Natomiast mam wrażenie, że o wiele łatwiej byłoby kobietom, gdyby próbowały choćby stworzyć coś w rodzaju scenariusza na swoje życie. Często rozmawiam z kobietami, które mają 40 parę lat i one są w ogóle zdziwione, że na jakichś warsztatach czy spotkaniach pytamy się je, ale co one by chciały? Na przykład, nie wiem, chciałyby zmienić pracę. Ale nie, właściwie, ale... A. I one są zagubione zupełnie, bo nigdy nie pomyślały o tym, że mogłyby sobie coś wymyśleć, mieć jakiś cel choćby mały i do niego dążyć. To jest takie, jakbyśmy się położyły na falach i tak sobie płynęły od narodzin do śmierci. I to chyba jest jeden z takich powodów, dla których te kobiety tak po prostu niczym konie na starówce mają po boku zasłonięte oczy, tylko idą przed siebie i tak sobie idą i tą dorożkę za sobą ciągną. To jest kwestia wyobraźni? Myślę, że to jest kwestia bardzo mocno kulturowa, mam wrażenie. Cały czas jest jednak podcinanie skrzydeł. I ilekroć słyszę, że przecież jest XXI wiek i dlaczego feministki tak krzyczą, skoro kobieta może po prostu od traktoru po autobus prowadzić, po kosmos i może wszystko i to jest takie wspaniałe i mamy pismo Kosmopolitan, które mówi o tym, w jak wielu pozycjach może uprawiać seks i to jest okej. A ja sobie myślę, że cały czas jednak jest takie upupianie kobiet, które oczywiście jest w białych rękawiczkach i subtelne, ale gdzieś cały czas jest nad nami taka głowa, a raczej taki palec grożący, żeby się za bardzo nie wychylać. I to jednak mocno deprymuje kobiety i mam wrażenie, że o wiele trudniej jest im wystartować z własnym pomysłem na życie. Leon napisał, bije się w piersi, że też kiedyś byłem męczennikiem, ale perspektywa przestawiła mi się z przeszłości na przyszłość. Oby świetlaną. 2100, a Paweł dopytuje o tytuł ostatnio wydanej pozycji. Ostatnio wydana pozycja to Dzidzie. Tym w gołąbkach babonom także, co to ilekroć przechodzą obok chałupy, to plują dwa razy przez lewe ramię i się jeszcze wzdrygają, widząc przez okno barłuk z córką. Ło Jezu, paskudne to i niezachęcające do dalszego patrzenia w tamtą stronę. Ale to zawsze działa odwrotnie. Zafascynowanie złym widokiem, widokiem niesmacznym i że ktoś ma gorzej, to jest takie pocieszające. W małej społeczności dobrze mieć taką maskotkę żalu i ulgi. Taką miała być też i Dzidzia. No to mamy kolejny grzech polski, tak, naczelny, pod tytułem no, byleby on nie miał lepiej. Tak, żeby nas trochę wzruszył, trochę też tak pocieszył, ale absolutnie nigdy nie zamienilibyśmy się z nim życiami swoimi. Jednak taki grajdołek się okopać, że nam jest jednak lepiej. W tej beznadziei oczywiście, gdyż Polacy marudzą non-stop. No w końcu mieszkamy w Timbuktu, prawda? I mamy tutaj w ogóle i jest marnie. Szaro. Nie mówmy o Gabonie, bo Gabon już jest spalony w tej roli. Hello, nie Gabon, nie dziś. Żadne orzeszki. Ekologia w Gabonie za to kwitnie. Popatrzyłem przez tę książkę na siebie dzisiaj i no, przyznam się do czegoś. A potem będę oczekiwał od ciebie, żebyś też się do czegoś przyznała. Dobrze, psychoterapia, prosimy. Przechodziłem dzisiaj przez ulicę Wałbrzyską i jedna pani wyjeżdżając z dużym Volvo urwała zderzak drugiemu Volvo, które stało. I to były takie duże samochody, takie drogie i ten zderzak pewnie też był taki drogi. Ja przechodziłem, popatrzyłem na to i popatrzyłem na to z taką ulgą, bo najpierw się spiąłem, że coś się wydarzyło i ktoś komuś urwał zderzak i to tak spektakularnie urwał z takim wielkim hukiem. I potem sobie pomyślałem, matko, jak to dobrze, że to nie ja. Bo i że ja nie mam Volvo jednak. No tak, bo ja mam zawsze takie lęki, że coś gdzieś urwę i zepsuję w tym samochodzie, a trochę byłoby szkoda i nie bardzo mnie na to stać urywanie, ale pomyślałem sobie, jak to dobrze, że nie ja i pomyślałem sobie, o matko, hutnik. To ja jestem niedobry, zamiast tutaj żałować, że ktoś... No, to nie chodzi o to, żeby teraz się wdać w taką paranoję ratowania wróbelków ze złamaną nóżką z trawnicy, bo to człowiek by oszalał i też nie chodzi o to, aby wszyscy działali społecznie oraz po prostu chodzili jako wolontariusze do hospicjum. To raczej chodzi o to, żeby być ze sobą fair. Jeżeli robimy jakieś świństwa i myślimy sobie o takich rzeczach, to mieć tak jak ty, znaczy mieć taką autorefleksję.
A jak już ją mamy, to już jest połowa sukcesu, bo już nie brniemy dalej w te niecne myśli, tylko się jakby trochę stopujemy. To chodzi bardziej o rozbudowanie świadomości niż rzucanie się na ratunek zderzakom Volvo. Bo one i tak sobie poradzą, mają pewnie ubezpieczenie. Okej, okay, ale to tak pociągnijmy ten wątek konfesyjny. Dobrze. Jak pisałaś tę książkę, to nie miałaś czasami takiego zastanowienia nad samą sobą? Czy ty już jesteś taki wzorzec Sewry, że tak i z tymi niepełnosprawnymi, i z tymi kobietami masz tak poukładane? Tak, ja troszeczkę tak lewituję i tak wznoszę się ponad. Nie no, pewnie przecież to jest w ogóle, ta książka to jest takie grzebanie się w sobie. No, jakby dużo moich koleżanek, które mają dzieci, odczytały Dzidzie, całą powieść tylko i wyłącznie na poziomie relacji matka-dziecko, nawet nie matka-córka. I pociągnęły bardzo mocno, właściwie inaczej, wyciągnęły te wszystkie matczyne paranoje, które się czają w tej książce i które ja posiadam osobiście i nie omieszkałam Państwu teraz tego właśnie tu publicznie w książce przekazać. To są paranoje, że dziecku coś się stanie, to są paranoje, że po prostu będzie wojna i wszyscy zginiemy. To są rzeczy, które cały czas gdzieś tam w nas tkwią. Ale absolutnie też nie chciałabym powiedzieć, że ta książka była autoterapią, aż taka to nie jestem. Natomiast jeżeli chciałabym być fair w stosunku do siebie, to musiałam też bardzo dużo wziąć tam swoich grzeczków albo chociażby tych paranoi. Mam wrażenie, że niesamowicie słuchasz i podsłuchujesz, bo rozumiem, że te dialogi, zresztą czasami ludzie zarzucają w rozmaitych recenzjach, bo recenzji ukazało się po prostu hektar. Tak. I niektórzy, że no, język i w ogóle co to jest, taki, że to jakiś rozbudowany felieton, że nie literatura, a się wszyscy silą na to, żeby ta książka czymś nie była dla nich. Natomiast dla mnie to jest po prostu absolutnie ucho prawie magnetofonowe, takie, które potrafi wyciągnąć nie jeden dialog i tak jak w Kieszonkowym Atlasie słuchałem te poradniane poczekalnie w poradni i te dialogi, które się tam rozgrywają, to tutaj tych dialogów jest mnóstwo. Jest dialog z poczty, jest rozmowa w sądzie i rozmowa w wielu miejscach. Zastanawiam się, czy to są takie rozmowy, które też cię wkurzają, bo rozumiem, że one mają w sobie właśnie tę esencję czasami z głupoty chyba nawet. Tak, moja koleżanka mówi kwintesencję esencji. Trudno mi jest czasem ten dyktafon wyłączyć i niestety, ale słyszę po prostu taką kakofonię dźwięków i dialogów, które czasem mnie śmieszą i bawią i bardzo często je wtedy wykorzystuję w pisaniu różnym, ale bardzo często też mnie doprowadzają do szału i myślę, że ta jakby ambiwalencja uczuć w przypadku podsłuchiwania ulicznego, niezamierzonego zupełnie, to nie jest tak, że jestem antropolożką, która wychodzi tutaj oto na ulicę z mikrofonem i tam podsłucha, coś się będzie działo, w ogóle nie mam na to czasu i też ochoty. To jest no, dokładnie tak, że przetwarzamy jakby pewne rzeczy, które nam się przydarzają albo które usłyszeliśmy, tylko że dla mnie nie jest wartość sama w sobie, że ja teraz przepiszę to, co słyszałam na bazarze, czy to, co słyszałam na poczcie. No nie, no wyciągasz esencję. Tak, ale też spektakularną esencję. Robię to po to, aby pokazać pewne rzeczy. To znaczy ta zabawa jakby takim językiem żywym i tą taką mową, którą możemy sobie usłyszeć, ma konkretny cel. Stąd może dla wielu ludzi jest to nieznośne. No to teraz posłuchajmy fragmentów w wykonaniu autorki. Bardzo proszę. Tutaj naprawdę? Jest zaznaczone, ona, tak, będzie zadanie aktorskie. Włączyć ci więcej światła, bo zrobiliśmy przedtem tak jak w podstawówce jest zaznaczone ołówkiem. Co to takie czerwone jakieś pozaznaczałeś? Zaraz. Ja jakie to zobaczę, czerwone? Zaraz. Nie, zaraz zobaczymy. Nie, kartki dobrze. Są żółte i niebieskie. Potem poczytam twoje komentarze. Głupia ta autorka. Co tutaj jest napisane? Dobra, ja czytam. A pani to chyba nie tutejsza, bo nie kojarzę. A no nie, ja z Ursusa, tylko do matki przyjechałam, a ona po operacji biodra ledwo łazi i mi napisała upoważnienie. To w Otwocku matka była? Jeszcze jest, po operacji odpoczywa, ale tu pocztę ma. A ja przyjeżdżam i kwiatki podlewam. U doktora operowana była, ale to do niego to nawet ze Słupska przyjeżdżają. Kwiaty potem przez tego kuriera wysyłają. Swoją drogą, to by się postarali, bo wiązanki jakieś takie jak na pogrzeb robią i mu chyba źle życzą. A szkoda, bo doktor porządny, czy prywatnie przyjmuje, czy w poliklinice, to zawsze słucha. Aha, no teraz to rzadkość ludzka.
Włącza się pan Chudy przed tą babą od matki. Słuchał wcześniej, ale najwyraźniej czekał na odpowiedni moment do włączenia się w rozmowę. I teraz niemal na bezdechu. Oni to wszyscy powinni być wybierani jak do Sejmu, bo może i on specjalista, ale z ludźmi pracuje, a nie z worem kartofli. To musi być życzliwy, taki otwarty. To by wybory robić, głosowania w szpitalach na lekarzy i zaraz by się odsiało tych gburów, chamów. A baby patrzą z niezrozumieniem na nowatorstwa, krzywią się. Pan nam tu z głosowaniami nie wyjeżdża, bo lekarz to nie polityk. Jeszcze czego? I do siebie już na boku. Szylasty jakiś on. Facet usłyszał i do tej poszeptującej. A pani to znowu przysadzista, za gruba. Ja gruba? Bo ja muszę być gruba. Jakbym teraz schudła, to bym się zabiła. Pan jakby nawet bardzo chciał i dużo jadł, to nie będzie taki przy kości, boś pan żylasty, z natury. No ale to też niezdrowe, bo za mało tłuszczu. Ja bym w grobie leżała, a pan by jeszcze jadł i taki jak ja nie był, mimo starań. Zaraz jednak kwestie zdrowotne odchodzą w niepamięć, bo się okazuje, że uprawnienie od matki z biodrem nieważne, bo niewyraźne. Pani, to nie apteka, żebym ja musiała rozszyfrowywać, co tam na kartce napisane. Poprosi trzeba matkę, żeby jeszcze raz napisała. No ale to gdzie ja będę musiała do Otwocka jechać specjalnie po pismo? No, to pani matki w szpitalu nie odwiedza? Pani przy okazji weźmie. Chyba, że to emerytura do odebrania, a pani tylko od matki papierek chce, żeby jej pieniądze dla siebie wziąć. Ale to się tak w życiu rodzinie nie robi. Ja znam takie dzieci, co tylko czekają na matki świadczenia i ubezpieczenie pogrzebowe. Oho! I już dyskusja, a co to za awizo, czy to przekaz, czy to z NFZ-u dokumenty i czy do matki się chodzi codziennie. Czyli o moralności także. No, to znasz kawałek książki. Tak, już ją przeczytałam, dziękuję ci. Kiedy słuchasz tych rozmów, to o czym one są? Bo one są takie, to jak już zarzuciliśmy, rzuciliśmy taki wielki, wielki zarzut, że one bywają głupie, to o czym one są? O Żydach są, co? Też, ale są na przykład o takich rzeczach, które w ogóle są jakby takie niby przeźroczyste. Akurat ten dialog opowiedział mi dziadek, który był w Otwocku, bo miał operację biodra. I tam rzeczywiście był taki pan zasuszony, co podsłuchiwał cały czas, jak baby gadały, a baby gadały z moim dziadkiem, bo mój dziadek też bardzo lubi gadać i rozmawiać i tam się podłącza. Dziadek ze Śródmieścia? Nie, z Woli. Dziadek z Woli, który jest wieczną inspiracją do pisania. Dziadek z tatuażami tak zwany. Dziadek mi opowiedział to wszystko i po prostu ja już sobie wyobraziłam tego pana, co jest taki biedny i chudy, żelasty, siedzi tam i chce się wbić w rozmowę, bo czekają już drugą godzinę gdzieś tam w Otwocku wywiezieni, połamani, no ale nie może, bo te baby i dziadek tam po prostu nadają, no i musiał bardzo szybko powiedzieć coś, bo wiedział, że ma tylko 2 minuty, no, jak w komercyjnym radiu. Czekaj, ale to baby czy kobiety? Bo mam wrażenie, że masz jakąś ambiwalencję w sobie, albo po prostu mieścisz obydwa uczucia, bo to czasami jest dużo współczucia dla kobiety i takiego zrozumienia krzywdy, ale z drugiej strony złość na to, że albo robi z siebie ofiarę, albo jakoś tak zupełnie odleciana w coś wchodzi. Tak, oczywiście. To nie jest tak, że ja się lituję. Zresztą w Kieszonkowym też tak było choćby w przypadku starszych osób. Ja z jednej strony domagam się, jakby, aby wreszcie ich usłyszano, żeby im społeczeństwo pomogło, żeby dało im wreszcie godziwe emerytury i tak dalej, ale nie ukrywam, że mnie wkurza, jak one łażą powoli z tymi siatami, rzucają się na miejsca wolne w tramwaju. Nie będę jakby sama przed sobą kryła, że takie rzeczy doprowadzają mnie do szału, ale jakby jedno z drugim się nie gryzie. Szukam, bo gdzieś była ta babusia. Babusia, co to z wnusią rozmawiała, pamiętasz? No, potem znajdę. Ach, babusia bez rękusi. Babusia bez rękusi, czyli co, jakaś ta opowieść jest taka ubabusiowiona, tak? Ubabusiana. Dużo w tej książce jest takiego bajania i takiej sztuki opowiadania, takiej trochę za górami, za lasami, że była właśnie chatka na kurzej nóżce, jakaś lepianka z kapsli zrobiona gdzieś tam w krzaczorach. 48-piętrowa. 48-piętrowa. Że sąsiad obok 3 kilometry dalej, ale to wszystko po to, żeby trochę jakby zrobić, nie jest to realizm magiczny, to raczej jest takie trochę też wyśmiewanie się z tego, a z drugiej strony im bardziej pisałam brutalne rzeczy, tym bardziej jakby czułam, że muszę to gdzieś tam uładzić, bo byśmy wszyscy już tu oszaleli, ja pisząc, wyczytając. A co z tymi Żydami, bo tak uciekliśmy od tematu? Ja nie wiem, ty coś uparłeś na tych Żydów dzisiaj, nawet takich zaanonsowałeś, ale...
No tak, bo tutaj się pojawia ten wątek, ale właśnie tak się pojawia, jak czasami się pojawia w rozmowie. Ktoś tam mówi, a panie, to wszystko Żydzi nas, przyjdą, nas wykupią, nie? Tak? W Kieszonkowym cały jeden rozdział poświęcony był Żydówce ukrywającej się przez całe swoje życie. Tutaj są właściwie jakieś takie przebłyski, nie chciałam też epatować tym, ale jest to bardzo silne. Myślę, że gdzieś tam między wierszami można cały czas odczytać problem Polaków z Żydami. Brałem udział w kursie komputerowym w Słubicach. Nauczyciel ciągle mówił, że ja wiem, że wam kobietom jest trudno nauczyć się obsługi komputera. Podkreślał ciągle niższość kobiet. Złożyłam skargę do Urzędu Pracy. Pani z Urzędu Pracy nie rozumiała mojego oburzenia. Dyrektorka urzędu powiedziała, bo tak jest, kobieta jest gorszym informatykiem niż facet. Kobiety kobietom też podcinają skrzydła. Ja proponuję, żebyśmy słuchaczce za akt obywatelskiej odwagi i upominania się o to, żeby jakiś dziad sobie nie dworował tutaj, nie gadał jakiś głupot. Podarujemy jeden egzemplarz twojej książki z dedykacją. Oczywiście, że tak. Pozdrawiam serdecznie. Wracamy po serwisie do rozmowy z Sylwią Hutnik, autorką książki Dzidzia, która już w księgarniach, bo o to pytają nasi słuchacze, a jeden egzemplarz już powędruje już, znalazł nową właścicielkę. Są Kury domowe w M jak miłość i pseudowyzwolone singielki z polskich komedii typu Ladies. A gdzie te prawdziwe kobiety? W mediach się ich nie pokazuje. No powiedziałaś trochę o tym, że bywają takie, te prawdziwe, to znaczy takie z życia, takie z dramatem, takie pokrzywdzone w gazetach, kiedy okazuje się, że no pani Zofika znowu odmówiono zapomogi, a ona ma na utrzymaniu i tak dalej. Mm-hmm. Ale to jaka kobieta powinna być pokazana w mediach? Sylwia Hutnik. Przede wszystkim nie chciałabym mówić o tak zwanych prawdziwych kobietach, bo nie wiem, kto to jest, oraz nie chciałabym mówić o tym, co być powinno. Natomiast mam wrażenie, że zbyt mało jest takich historii, które rzeczywiście dotykałyby ludzi, dotykałyby kobiety, gdzieś tam były dla tych kobiet ważne, ale też bliskie. No właśnie, to jest super przykład z tymi serialami, gdzie ktoś jest po prostu kurą, albo ktoś jest super ekstra wyemancypowany, ale w jakiś taki, po prostu mam wrażenie, karykaturalny sposób, ale nie ma tych kobiet pomiędzy, po prostu. To jest tak jak przy okazji pracy Fundacji Mama, spotykam się z częstym złorzeczeniem kobiet, matek w Polsce na to, że mają do wyboru albo być matką Polką, czyli taką samopoświęcającą się kobietą, która swoją tożsamość dała dzieciom w prezencie, albo mają do wyboru tak zwaną supermamę, to znaczy tą lansowaną przez m.in. kolorowe pisma, gdzie mama musi być zdepilowana, mieć czas na rozwój osobisty, być idealna w pracy, w domu i mieć wykształcone dzieci. I niech się uśmiecha. I niech się uśmiecha zawsze i wszędzie. A jakby nie ma jakiegoś takiego scenariusza, pomysłu pomiędzy, z wykorzystaniem może trochę tego, może trochę tego, a może zupełnie czegoś innego. Jednak te schematy i stereotypy gdzieś tam cały czas bębnią nam po jednej albo drugiej stronie. Może to wszystko to jest rzeczywiście spisek, bo twoja Dzidzia jako spisek pojawia się jako jeden z rozdziałów w twojej książce. Taki spisek. No, może rzeczywiście ktoś coś uknął, może to wszystko za naszymi plecami, może korporacja, o korporacji nie piszesz. Może system, nie? Po prostu. System. Mówiłam wcześniej o takiej kategorii ludzi pieniaczy, którzy mają mnóstwo różnych tam spraw sądowych, pozakładanych teczek na tego i owego. I rzeczywiście spisek jest takim leitmotywem często wśród, nie wiem czy Polaków, ludzi po prostu, jeżeli nie wiadomo o co chodzi, to chodzi o spisek, a jak już żeśmy ustalili wcześniej, spisek sponsorowany przez literkę Ż. Istnieje bardzo dużo teorii spiskowych, naprawdę bardzo dziwnych i niesamowitych, jak się czasem gdzieś tam w necie zaczyna śledzić takie różne fora, jakieś strony o zjawiskach takich dziwnych, paranormalnych, o jakichś samolotach, które spuszczają na nas trujące gazy w nocy, kiedy my śpimy, potem się budzimy i to na nas leci, o ludziach, którzy są jaszczurami. Naprawdę po prostu istnieje mnóstwo takich teorii i istnieje mnóstwo osób, które w nie wierzą. I to, co napisałam w Dzidzi, to oczywiście, no, oczywiście wyśmiewanie się z tego, ale z drugiej strony gdzieś tam jakaś taka nuta niepokoju zostaje. Już sobie Danuta wyobraża uroczyste nadanie zaległego odszkodowania. Najlepiej w Sejmie, albo w telewizorze, tuż po wiadomościach. Koniecznie poprowadzone przez najpiękniejsze i najfajniejsze prezenterki ubrane w silikon z botoksem.
A na takim podwyższeniu stałby rząd polski. A jaki naprawdę jest, to przecież wiemy. Ich imiona prawdziwe codziennie czytamy w odpowiedniej prasie. Mosze, Aaron, Ozjasz. No i przepraszałby, kajał się i szlochał. A za co? Za to, żeśmy ukarali rodzinę niewinną? Za wojnę? A co to, że wojna była? A, ta nasza wojna. No to przecież i dobrze, że ludzie zginęli, bo dzięki nim ziemia żyzna, tożsamość narodowa kiełkująca, a duma nasza na gruzach się opiera. Myśmy to wszystko zburzyli. A co? A stać nas, mamy gest. Kiedy oprowadzasz ludzi po Warszawie, to co im opowiadasz? Jaką Warszawę im pokazujesz? Bo tu jest taka Warszawa, która może trochę przerażać. Różną Warszawę, kiedy idziemy takim wyświechtanym turystycznym szlakiem Traktu Królewskiego, czyli m.in. Starówki, to pokazuje im przede wszystkim coś, co udaje, że jest stare, lecz starym nie jest, jest zbudowane po wojnie. Kiedy staram się też pokazać tereny byłego getta warszawskiego, to głównie mogę pokazać Muranów, który jest przykładem socrealistycznej architektury z wczesnych lat 50. i tak naprawdę to są jakieś takie fasady, miejsca czy budynki, a nawet czasami topografia, która ma być czymś takim zamiennym, ma być czymś w zamian za to, co było tutaj przedtem. I no, dzięki temu ta podróż po Warszawie nabiera wręcz metafizycznego kolorytu czy kształtu. Jeszcze jak powiem ludziom, że tutaj zginęło tyle i tyle osób, to oni sobie od razu tam wizualizują te wszystkie trupy, na których zbudowano kamienice. Ale oczywiście nie chodzi tutaj o szlak trupów oraz epatowanie historią, to raczej pokazanie też takiej różnorodności i złożoności w ogóle tkanki miasta, szczególnie miasta, które zostało przeorane powstaniami, wojnami w te i we w te i które co się tam za chwilkę próbowało podnieść, to znowu przyjechali i zburzyli. I tak jest wiecznie. Teraz po wojnie, kiedy wydawałoby się, że mamy już wreszcie, no właśnie, gest i możemy sobie zbudować wszystko od początku, to nikt jakby nie dba o to i nie zastanawia się, nie koordynuje tego, w jaki sposób miasto mogłoby wyglądać logicznie, choćby w kontekście topografii, ulic, jakiejś logiki placu, od którego promieniści odchodzą poszczególne ulice, chodniki. Tego no wiesz, tutaj szkołę nie ma. Główną planowania i statystyki zmieniono na szkołę główną handlową i to no chyba i też się odbija. Tak. No dobrze, ale z jednej strony jest ta Warszawa, taka co tam zabudowuje każdy wolny kawałek i stawia już niezależnie od tego, czy na grobach, czy nie, znaczy i tak na grobach, ale niezależnie od tego, czy ma świadomość, czy nie, to są te gołąbki, od których zaczyna się właśnie, a może od gołąbków zaczyna się Warszawa. Może to stamtąd są ci warszawiacy. No proszę, a to by się dopiero zdało. A ty skąd jesteś, co? Ja Bielany jestem. A ile pokoleń wstecz? Nie, moja rodzina jest zewsząd, ale jest też taki tak zwany trzon warszawski. Ja też tam się naśmiewam trochę z takiej właśnie... Nawet nie chcę powiedzieć warszawki, ale takiego warszawskiego myślenia o tym, jak my to jesteśmy świetni, że mieszkamy w stolicy, a cała reszta to wieśniaki. No trochę wiesz, udało nam się, tak? To tak, my jesteśmy udało fajniejsi, nam bo nam się udało. Tutaj. Urodzić właśnie na Inflanckiej, a nie gdzieś tam indziej. W Sokółce. Na przykład. I też często używam w książce słowa wieśniak, którego oczywiście nie można użyć, gdyż jest ono nieładne, ale w praktyce jest używane notorycznie i wystarczy, że na przykład człowiek przejedzie się taksówką, chociaż często już taksówkarze nawet nie są z Warszawy i zdarzyło mi się jechać z panem, który zapytał się, gdzie jest ulica Chorza, jedna z takich no, dość znanych ulic w centrum Warszawy. Ale to właśnie chyba taksówkarze głównie jakby dbają o to, że jakby jest taki status warszawiaka, który wie, jak się jeździ samochodem, wie, jak się poruszać. Zna życie. Zna Warszawę, zna życie po prostu. I z tego też się naśmiewam w tej książce. Chociaż niestety takie cechy też i ja posiadam. Takiego naśmiewacza się. A jak? No, jak powiedziałem, skąd jestem, to też mi dokuczała. Żadnych perspektyw, bo do szkoły 5 kilometrów i po szkole żniwa, obora, cielenie się krów i chlew. Nie premiera, wernisaż, DKF, tylko słoma w stodole, smoła na dachu i gnojówka między palcami. A może ci z Ursynowa to już w ogóle na ten wernisaż nie dojeżdżają, co? To może nie, no mają metro, nie ma takiej powinni. Warszawy.
tutaj... Jeszcze się teraz ursynowiacy wyobrażą. Tutaj zderzone są takie światy przede wszystkim stereotypów i postrzegania wszystkich innych spoza Warszawy, jako tych, co właśnie mieszkają na klepowisku, gdzieś tam w polu. Ty nawet nie wiesz, co to jest. No. Tak, wiesz, gdzie jest ulica? No dobra, nieważne. Potem będzie Soluwa. Gdzie jakby cały czas nasze takie wyobrażenia o tym, jaki kto jest, jak jest spoza, są po prostu jeszcze gdzieś tam w chłopach głęboko ukorzenione, tak sądzę. A znowu wszyscy jednak jadą do tej Warszawy, tak jak u Czechowa trzy siostry jechały do Moskwy, bo tam będzie tak pięknie. No, no w końcu jedna tam dojechała. No i zdziwko. Ktoś napisał, myślę, że warszawiaki mają getto w duszy, skoro tyle nowych zbudowano. Rozumiem, że to chodzi o to, że nam się Warszawa dzieli. Zastanawiam się, czy jak sobie patrzyłem na to, co... To też pytanie, trzeba by zrobić badania, tak? Kto mieszka w tych ogrodzonych osiedlach i rzeczywiście skąd są ci ogrodzeni warszawiacy, bo myślę, że tutaj może być różnie, ale jednak no, jakoś tak nie odcinasz się od tej historii, to może... Nie, to złe słowo. Że ty jednak zdajesz sobie sprawę z tego, jakie to piętno na tobie, nie wiem, twoim pokoleniu wycisnęło. A ty czujesz takie piętno, jak tutaj jesteś z Warszawy, jesteś stąd albo stamtąd? Czuję je na pewno. I znowu, nie chodzi o to, aby teraz idąc na zakupy myśleć sobie o Jezus Maria, Matko Boska, tu zabito, tu zgwałcono i tak dalej, i jakby popaść w jakąś paranoję. Rzeczy, które miały miejsce 70-80 lat temu, a przecież wiemy, że dawno i nieprawda, tylko aby raz na jakiś czas sobie to uzmysłowić i być może tam znajdziemy odpowiedzi na to, co dzieje się czasem z nami teraz. To raczej chodzi o taką refleksję nad historią, ale nie nad datą i kto kogo z tronu zrzucił, tylko nad tym, co się działo jakby z ludźmi na tym terenie, w którym mieszkam. Przecież to nie chodzi tylko o historię Warszawy. Ja jakby pokazuję akurat to miasto, bo tutaj się urodziłam, tu żyję i tu pewnie umrę. Ale pokazywanie też takiej jakby historii bardzo lokalnej i takiego lokalnego zakorzenienia tu, gdzie jesteśmy. I czasem o wiele łatwiej nam jest się utożsamić, związać z miastem, dzielnicą, miasteczkiem, wsią, niż na przykład z całym krajem. To jest oczywiste. Ej, hola, czemu Sokółka? Pozdrowienia z Polski B dla Warszawki, Białystok. Właśnie, no i ta, że słuchaj, ta Polska ale, B ale nie, i ta no Warszawka. Właśnie w Sokółce był najlepszy szpital w tej pierwszej edycji akcji Rodzić po ludzku. Dokładnie. No więc dlatego Sokółka, fantastycznie. Ja rodziłam swojego syna w szpitalu w Wołominie, który co prawda jest niedaleko Warszawy, lecz jednakowoż tą Warszawą nie jest i też się okazało, że ma wysokie noty w plebiscycie Fundacji Rodzić po ludzku, więc proszę uprzejmie. Wyoming tak zwany. Yeah. A to ja pozdrawiam dwukrotnie narodzony w Szpitalu Bielańskim, raz na Porodówce i raz na Sorze. No, mamy też takich odzyskańców. Proszę bardzo. Spotkanie z Sylwią Hutnik do północy, zostańcie z nami. Sylwia Hutnik nie ucieka od zaangażowania politycznego i pisze, nie ma wojny, to fakt, ale są występy gościnne w krajach, których nazwy przekręcamy i nie wiemy, gdzie leżą na mapie. Można pojechać, można krew zostawić, ale to trzeba mieć dobre chęci, a nie być egoistką. Zawsze znajdzie się jakiś szaniec do bronienia, do poświęcenia. Zawsze będzie można mieć możliwości zakupienia niedrogiego pistoletu na kredyt, aby zastrzelić nim wrogów. Jednego wroga, drugiego, potem przyjaciela zamienionego pospiesznie na wroga, potem jeszcze siebie. To na koniec. To na ładnie, malowniczo, z możliwie dużą ilością farby typu rdza. Jej resztki przydadzą się, aby wymalować nimi słowo honor. Tak to wszystko... No, nie, no to o tej wojnie na początek. To tak? To jest jakieś opowiedzenie się, że nie? Że Irak, nie Afganistan, po co my tam? Myślałam sobie o tym, czy ta książka po prostu jest pacyfistyczna. Raczej bym takiej nie nazwała, ale może powinna być. To znaczy, wydaje mi się, że zbyt mało już teraz mówimy, znaczy inaczej, dużo bardzo mówimy o wojnie nadal i wojnach wszelakich i zrywach, a szczególnie jak już się sierpień zbliża, to po prostu albo wrzesień, to już kwiczymy. Ale zbyt mało jakby mówimy o konsekwencjach wojny. Nie tylko dla osób cywilnych, ale w ogóle o tym, co wojna niesie.
I pod tym względem to jest pacyfistyczne. Znaczy takie stop klatka i tak zaraz, chwileczkę. To, że my żeśmy się umówili, że to jest generał, a to jest jakiś tam po prostu pot i ten teraz nie lubi tego i tamtego, ale w ogóle się nie znają, więc to jest trochę bez sensu. I to, że mają inne mundury z innymi tam naszywkami i w innym kolorze, upoważnia ich do tego, żeby po prostu zaiwaniać z karabinem w te i we w te po polu. To jest jakiś taki absurd, znaczy takiej wojennej umowności i tego, że ludzie po prostu wierzą w to, jak nie wiadomo w co. A mało tego, bardzo często jeszcze to wszystko wykorzystują po to, aby zastraszyć, aby epatować, aby zbudować coś na kanwie, właśnie na ruinach tej wojny. I pod tym względem wydaje mi się, że to jest jakieś bezsensowne i głupie, po prostu. Nie, że chore, złe i wojna jest zła i teraz pokój na świecie. Pewnie tak, ale przede wszystkim to jest jakieś absurdalne. Przypomina mi się historia jednej z pań, z którą rozmawiałam w momencie, kiedy pisałam książkę, byłam zaangażowana również w realizację filmu dokumentalnego z Fundacji Feminoteka Powstanie w bluzce w kwiatki o życiu codziennym kobiet w powstaniu warszawskim. I pamiętam taką wypowiedź pani, która brała udział czynny, była zaprzysiężona w powstaniu, że jeszcze za czasów okupacji już tam się szkoliła wojskowo. Miała 15 lat i była w takiej drużynie dziewczęcej, ale ponieważ to była okupacja i Cichosza, więc spotykały się raz w tygodniu w jakimś tam saloniku jednej z nich. No i przychodził do nich jakiś tam pan, co ich szkolił i musztrował i uczył w prawo, w lewo. A to wszystko to był taki salonik, co trzeba było odsunąć stół i dywan zrolować, żeby się nie pobrudził. I one tak tam stały. On w prawo zwrot, w lewo zwrot, a ta pani była mańkutką i jej się to po prostu cały czas myliło, gdzie jest prawo, gdzie lewo. A ponieważ on dostawał szału, bo nie to, że był w ogóle zdegradowany, bo miał dziewczyny jakby pod sobą i w ogóle nie mógł się jakoś tak zadowolić militarnie, to po prostu dostawał szału, że ktoś źle tam musztruje. I w pewnym momencie powiedział jej, że w związku z tym, że po raz kolejny pomyliła strony, nie wie, gdzie jest prawo, gdzie lewo, to ona teraz musi zrobić tutaj wokół tego stołu rundkę, po prostu tam tarzając się, tam nie wiem, naokoło, jak to się mówi? W przysiadach. Nie przysiadę, to jest jakieś takie... Czołganie. Tak, czołgać się, Boże. Już nawet wyparłam takie słownictwo. Tak, ona się musiała tak czołgać wokół tego saloniku i pomyślała, że to jest takie głupie i bez sensu. Powiedziała, że nie zrobi tego, że nie ma mowy. I on powiedział, że to jest wojna i on może ją za niewykonanie rozkazu zastrzelić. A ona powiedziała, no to proszę bardzo, ja nie będę się czołgała, to jest absurdalne. I on już nie wytrzymał, oczywiście nie zastrzelił jej, bo mi to opowiadała, więc musiała żyć. Natomiast to był taki obrazek pokazujący jakieś takie beznadzieje, takiego, jakiejś zabawy w tą całą wojnę, w to musztrowanie. Może to kogoś jara, oczywiście. Na szczęście teraz już jest armia zawodowa, bo przynajmniej tam nie ścigają jakoś bardzo do tego wojska. Jak ktoś chce, to super. Może to coś tam robi na głowę, jakaś dyscyplina, nie wiem. Ale naprawdę jaranie się tym, że trzeba w prawo i w lewo i baczność, to dla mnie jest niezrozumiałe. Ty po prostu nie jesteś patriotką. I tu właśnie zaczynają się schody, panie redaktorze, bo bardzo łatwo po lekturze Dzidzi powiedzieć, że to jest antypolskie na przykład. Zresztą gdzieś tam się ukazała jakaś recenzja z napisem, że źli Polacy i to było takie ironiczne, że tak wszystko złe, a my to najgorsi. Ale gdybym nie była patriotką, chociaż nienawidzę tego słowa i wolę matriotka, bo bardziej mnie interesują losy kobiet, które kiedyś były, no nieważne, ale gdyby mnie nie interesowała ta Polska, to ja bym nie boksowała się z tym tematem, to ja bym nie przewalała tej historii w tej we w te, tylko bym napisała o imprezie i grze komputerowej. A jednak po coś sięgam po Polskę. Na coś mi ona jest potrzebna. Nie żeby splugawić, tylko żeby potrząsnąć i zadać pytania. Chcesz ludziom też pokazać absurd, w którym mogą uczestniczyć? Mogą uczestniczyć z racji jakiegoś, nie wiem, owczego pędu, zwyczaju. Tak, mogą uczestniczyć albo mogą się tym ekscytować, choćby właśnie takie militarne postrzeganie historii jako tylko i wyłącznie przewrót, wojna. Kolejne działania. Tak. Uważam, że jest to spłycanie tego, co naprawdę się kiedyś stało. Myślę, że równie ważne, jeżeli nie ważniejsze, jest to, co działo się w przysłowiowej kuchni, bo każdy generał
chciałby wrócić do domu, a tam już żona czeka, dziateczki śpią, wszystko wysprzątane, rosół. Jeść się chce. Tak, już czeka w garze. No i to jest ta historia. Skąd ci się wzięła niepokorność? Z uświadomienia? Z lektury? Ja niepokorna? Tak. Chamstwo. Jak ty sobie radziłaś w szkole? No tak sobie jakoś radziłam, no. Jakoś to tam było. Ja miałam problem, ponieważ zdaje się, że w siódmej klasie podstawówki już zostałam punkiem i już tak wcześniej trochę miałam różne podrygi, więc przede wszystkim miałam problemy zawsze z wyglądem zewnętrznym. I to, że non stop po prostu dostawałam upomnienia i na ulicy, i w szkole, i wszędzie zewsząd, że za dużo kolczyków, że dredy, że coś tam. I dopiero kiedy miałam możliwość mówienia i wyrażania swoich poglądów, to właściwie zrobiło się jeszcze gorzej. Pokazałeś mi teraz zdjęcie. Po co ona się jeszcze odzywa, tak? Tego tak. Wszystkiego. No, zdjęcie masz takie gotyckie na okładce swojej książki. To jest powstanie styczniowe, tak. A, rozumiem, czarna biżuteria, tak, bo powstanie warszawskie już jest passé. Proszę Państwa, teraz przechodzimy do styczniowego. A może jak tak mówisz, to się komuś robi przykro? A może jak tak mówisz o tym powstaniu, to wiesz, to ktoś sobie myśli, no Boże, to co? To może w ogóle nie wypada tak mówić, dopóki jeszcze żyją ci, którzy przelewali krew? Na szczęście krew. Ci, którzy żyją, a przynajmniej te osoby, z którymi rozmawiałam, a były to bardzo różne panie, z bardzo różnych domów, różnie potoczyły się ich losy po wojnie, one wszystkie, mimo tego, że większość z nich pochodzi z takich patriotycznych rodzin, takich przedwojennej inteligencji, tak, tradycjami w ogóle myślenia o Polsce, to żadna z nich nie jest entuzjastką wojny. One wiedziały, że to było potrzebne albo niepotrzebne, każda z nich ma jakiś pogląd, tak jak i my mamy, ale u nich zawsze była refleksja, czy to na pewno było tak, czy to na pewno było dobre, a może można by załatwić to inaczej. I to raczej nie jest negowanie powstania, bo to nie jest drużyna piłkarska, że kibicujesz jej albo nie, tylko to jest refleksja, że nie wszystko jest czarno-białe, a tak by było najprościej, najfajniej, lecz jednak nie jest. Bywam w Warszawie co 2 tygodnie na APS-ie, to jak się domyślam Akademia Pedagogiki Specjalnej imienia Marii Grzegorzewskiej, ulica Szczęśliwicka, 50 zdaje się. Ale jest zasłużonych. Jestem z dziury pod Białymstokiem. No słuchaj, Opaczewska się akurat, Opaczewska z kieszonkowego Atlasu Kobiet akurat ze Szczęśliwicką w pewnym momencie się przecinają, w związku z tym to powinny być twoje rejony. Tak. Śmieszy mnie i smuci ta plastikowa mądrość stoliczan, sarkazm i faceci bez basu w głosie. Tomku był bez urazy. Ja rzeczywiście tam specjalnym basem nie mówię, ale zastanawiam się, o jaki bas chodzi. Ty napisałaś w swojej książce o intonacji warszawskiej, o tym, że ona jest taka, że się podrywa, ale potem spada. Tyrmand pisał o tym, że L jest takie jak gazrurka owinięta we flanelową szmatkę. A jaka jest ta intonacja? Możesz coś tak powiedzieć? Po warsiasku możesz coś powiedzieć? No nie chcę teraz mówić wiechem, to bez sensu. Ale rzeczywiście jest coś takiego, że w samym jakby takim poziomie językowym jest bardzo dużo na przykład zdrobnień, których większość osób nienawidzi. Warszawka też się stąd pojawiła, ponieważ no, w Warszawie już chyba na początku XIX wieku zauważono, przyjezdni zauważyli, że tu wszystko to jest pieniążki i kawka i pancia i w ogóle kochaneczku. A to się chyba z tego brało, że tak bardzo wszyscy w Warszawie chcieli być tacy eleganccy. I wydawało im się, że jak będą właśnie tutaj mówić, ale że proszę uprzejmie pani, to, że będą tacy bardzo właśnie wtedy i to jakoś gdzieś tam zostało. Natomiast ta plastikowość i sarkazm, no, ale to jest też dużo autoironii i myślę, że no, mam nadzieję, że w książce ona jest bardzo mocno wyczuwalna, że to nie jest tak, że ja się naśmiewam z wieśniaków, z Warszawki się naśmiewam, z warsiawiaków, ze wszystkich naokoło tak naprawdę. Wszystkim się dostaje porówno. Oj tak. Dobrze, że żyjemy, że my to wszystko cudem przeżyliśmy i cudem odbudowaliśmy, żeby nasze dzieci mogły swobodnie uciekać z kraju, napisała Sylwia Hutnik w Dzidzi. Masz coś do tych, co uciekają? Nie, jakiś czas temu byłam
w nobliwym liceum krakowskim i prowadziłam lekcje o patriotyzmie. Tak, tak. Takie są teraz czasy, to się że na takie, ktoś mnie tam wpuścił i jeszcze o Polsce pozwolił gadać. I zadałam pytanie, no oczywiście, co to jest patriot, ale była taka młodzież, to była klasa maturalna, czyli tam już nawet część miała osiemnastkę. No i zadałam pytanie, co to jest w ogóle patriotyzm, ale teraz, tutaj, jak żyjemy. I okazało się, że ludzie zupełnie nie potrafią o tym mówić i używają jakichś takich XIX-wiecznych kalek, typu moją ojczyzną, i zupełnie nie wiedzą, co to miałoby być współcześnie, czym miałoby się ten patriotyzm charakteryzować. I zadałam też pytanie o tym, czy w takim razie ludzie w ich wieku, starsi, którzy wyjeżdżają do Londynu na zmywak albo po prostu gdzieś tam na inną pracę, czy to są patrioci, skoro opuszczają ojczyznę naszą, może podatków nawet już tu nie płacą. I nagle confused, nie wiadomo, co jakby z tym tematem zrobić, czy to jest patriotyczne, czy nie. Proszę teraz nie oczekiwać odpowiedzi, ale chodzi mi o sytuacje, w których jakby nie musimy być ułanami na koniu, tylko żyjemy tu teraz i na ile my się sprawdzamy w tym patriotyzmie, o którym tyle mówimy, a na ile nie. Dużo takich pytań sobie zadajesz? Albo, tym młodym ludziom? Ja pytań sobie nie zadaję. Ja idę do mediów, spisuję sobie te pytania, potem je czytam i udaję, że jestem taka refleksyjna. Okej, jeżeli chcecie napisać książkę, po prostu zróbcie to w ten sam sposób. To nie bunt, a gorycz z wszystkiego się wyśmiewać, napisał ktoś. To co, jest w tobie gorycz? Gorycz chyba nie, chociaż być może czasem sobie pofolgowałam za zbyt dużo i ta żółć i gorycz się tam wylała, ale to jest normalne, kiedy mamy do czynienia ze złością i wrzaskiem. Czasem coś się wymsknie za bardzo, ale starałam się bardzo jednak lubić bohaterów, bohaterki tej książki i gdzieś tam je może wyśmiewać, może wystawiać na widok publiczny, ale pogładzić je też po głowie. To jest może gorycz, ale na pewno nie zimne wyrachowanie. A kobiety potrzebują teraz pogłaskania po głowie? W pewnych momentach oczywiście, jak każdy człowiek. Jako na przykład Fundacja Mama, która stara się buntować mamy, wypraszać je z czterech ścian, żeby nie były sfrustrowane i tej frustracji nie przynosiły na rodzinę. Między innymi to robimy. To w pewnym momencie, kiedy kobieta widzi, że jakby czuje gdzieś tam wewnątrz siebie, że sytuacja, w której się znalazła, nie jest dobra, ale stać już ją na ten pierwszy krok właśnie wyjścia z domu, choćby symbolicznego, no to potrzebuje wsparcia. I wtedy to gładzenie po głowie jest oczywiście niezbędne. Przyglądasz się czasem kobietom, jak się spotykają i zaczynają rozmawiać? To cię jeszcze dziwi na przykład, jak oglądasz takie kobiety w interakcji? Jakbym powiedziała, że mnie nie dziwi, to bym wyszła na prostu zblazowaną staruszkę. Nie, panie, mnie już nic nie dziwi w tym świecie. Gender studies i tak dalej, to ty już wiesz tam takie rzeczy. Nie? Aha, że ja powinna mieć już takie jakby narzędzia, które by pozwalały na tam w ogóle analizę, interpretację. No nie. To jest tak, że im więcej się spotykasz z ludźmi, ja mówię o ludziach nie ze swojej bańki mydlanej. Taką mogłaby być Warszawa. Mogłabym zamknąć się w bańce, nie wiem, ludzi kultury, mediów i sztuki i mieszkać sobie w tej stolicy i tak sobie miło żyć. I to w ogóle jest kusząca propozycja, ale choćby przez działalność społeczną mam do czynienia z po prostu naprawdę bardzo szerokim spektrum różnego rodzaju kobiet i ich problemów, a w związku z tym zadziwia mnie to co chwila, rzeczywiście. Sposób, w jaki mówią czasem o sobie, o swoim życiu, to co im się przydarza, jak próbują rozwikłać jakieś problemy, przede wszystkim rozwikłać chyba swoje życie i to jest cały czas taka lekcja. A jakoś byś się facetami nie zajęła? Leży co? Znaczy wiem, że na przykład jednego wychowujesz, tak? Tak, co bywa krwawe. No ale tak, wiesz, no... Próbowałyśmy choćby w fundacji zająć się tatusiami i robimy to nadal, po prostu zajmując się rodzicami w ogóle. Natomiast mam wrażenie, że dopóki wy się nie ruszycie tyłków, to się tutaj nikt za was nie zrobi. My już za was posprzątałyśmy raz i dwa i trzy, ale już koniec, basta. W ogóle dziwię się, że w Polsce nie ma jeszcze takiego ruchu
choćby ojców, albo w ogóle mężczyzn, którzy chcieliby się jakoś bardziej tak refleksyjnie ogarnąć życiowo, bo to chyba najwyższa pora, skoro kobiety się jakoś tam wyemancypowały, lepiej lub gorzej, ale jakoś to idzie, to mężczyźni też mogliby, ale no, kobiety za nich tego nie zrobią. Szkoda, tak? Wiesz co, nie, zastanawiam się dlaczego, bo z jednej strony też jakąś traumę niosą, tę wojenną. Tak, akurat, oczywiście. I w takim modelu, jaki był, to tak począwszy od stalinizmu, gdzie tam po wojnie to, na inne rzeczy była przestrzeń. W ogóle nie było pomysłu na to, żeby sobie poradzić z tym, z czym się przyjechało, w związku z tym no, cały czas się szarpiemy z tym, że bijemy dzieci i będziemy je bić. No ale właśnie, bo to jest począwszy od tego, że w przedszkolu ci mówią, że nie możesz płakać, bo jesteś chłopcem, że musisz być dzielny, bo jesteś chłopak. A jak dzisiaj... No akurat ryczałem, wiesz, to tak? Tutaj nie mam problemu. No ale niestety taki przekaz jest. Może miałeś to szczęście, że miałeś taką po prostu możliwość ryczenia. Przestrzeń na swoje łzy. Space na wyrażanie swoich emocji. No ale jest tak, no, że cały czas jakby żyjemy w jakichś takich kalkach, stereotypach, że się od nas czegoś wymaga. Oczywiście są osoby, które powiedzą, o Jezu, wymaga się, no to się zbuntuj, to nie rób tego. No ale wiemy dobrze, że nie jest to takie proste. To może książka o facetach. A weźcie sobie, piszcie sami. O nie, facetach. To może też byłoby tak dla dobra wspólnego, nie? Jakbyś tak obnażyła rozmaite mechanizmy. Nie, to nie tak. Jest tyle pisarzy, którzy piszą tylko o mężczyznach. I naprawdę dla wszystkich jest miejsce w literaturze. Ja no, ale nie ma takiego babach. Zamieszania jak przy Sylwii Hutnik. No, tak. Tak, ale zastanawiam się czasem, skąd to zamieszanie wokół mnie się bierze. Czy to nie jest tak, że powoli wpadam w taką pułapkę medialnej feministki, takiej aktywistki, takiego troszeczkę kwiatka paprotki. To jest trudne. Kwiatka paprotki? Kwiatka paprotki. A, kwiat paproci, że to rzadko się widuje, tak? Nie, paprotka taka zakurzona w urzędzie, którą się stawia na parapecie, żeby było tlen. Jak przyjeżdża telewizja, to zazwyczaj dyrektor występuje z tą paprotką za głową. W paproci, tak. W kwiecie paproci jest wtedy. Aha. No to, a może książka ekologiczna, bo mam wrażenie, że to też jest bliski ci temat. Próbuję ci zorganizować życie. No więc właśnie, jakiś temat. Może po prostu lista różnego rodzaju tematów dla pisarzy. Taka wish list. Wiesz co, ja myślę sobie po prostu o książkach, które chciałbym przeczytać. O książkach twojego autorstwa. A znasz takie powiedzenie staropankowe do it yourself albo wcale? Okej, okay, niech będzie. No ale nie zmienia to faktu, że jesteś medium. O medium tutaj piszesz. I medium... No medium jesteś taki światłowód trochę, nie? Tam trochę światła i przewodzisz różne rzeczy, więc nie dziw się, że potem cię zapraszają po tych redakcjach. Nie, chodzisz. To nie jest tak, że się dziwię, tylko raczej zastanawiam się, jaka moja funkcja za chwilę będzie w tych mediach, ale to jest taki off-topic. Boisz się, że cię użyją? Nie, tam bez przesady, nie byłabym im aż tak potrzebna. Natomiast oczywiście obawiam się tego, co się obawia chyba każda osoba, która tworzy teraz w Polsce, to znaczy, że ją po prostu zaraz zaproszą do Tańca z Gwiazdami. I ją uładzą i ona będzie się dobijać właśnie jak w tym szklanym kloszu, od którego zaczęliśmy dzisiejszą rozmowę i będzie jej się wydawać, że krzyczy najgłośniej jak potrafi, a wszyscy powiedzą tak, oczywiście dziewczynko, a teraz przerwa na reklamy. I koniec buntu. Do widzenia Państwu. Żeby był parytet, to Maszyn dostanie drugi egzemplarz książki Sylwii Hutnik-Dzidzia. Sylwia Hutnik była naszym gościem dzisiaj. Życzę ci skutecznego rozbijania szklanych kloszy. Nie tylko swoich zresztą, bo myślę, że czasami dobrze, żeby ktoś zapukał z drugiej strony tego szkiełka. Dziękuję bardzo. Dziękuję. Zapraszam was na jutrzejsze wydanie Zostaw Wiadomość. Jutro też kobieta, bo ktoś napisał, no właśnie tylu facetów w tym Zostaw Wiadomość. Wcale nie mam takiego wrażenia. Natomiast jutro Małgorzata Liszyk-Kozłowska i o różnych przyjemnościach porozmawiamy z psychoterapeutką. A w piątek wydanie książkowe Zostaw Wiadomość i spotkanie z Dorotą Koman. Kolejna kobieta, proszę. O, tak. A za dzisiaj bardzo serdecznie dziękuję i zapraszam na jutro. Będę na was czekał po 22. Do usłyszenia. Tomasz Kosiorek. Usłyszenia. Tomasz Kosiorek. Usłyszenia. Tomasz Kosiorek. Usłyszenia. Tomasz Kosiorek. Usłyszenia Tomasz Kosiorek. Usłyszenia Tomasz Kosiorek. Usłyszenia Tomasz Kosiorek. Usłyszenia